Budowa rozgrzewana od 2 lat. Stan surowy, nic się nie ruszyło. No nic, ja to w ogóle nie wiem, co tutaj będzie, no. No faktycznie, nie wygląda to za ciekawie. A, daj spokój. A kiedy ty się w ogóle chcesz wprowadzić? Nie mam pojęcia. Haha, posłuchaj, to wszystko zależy od 2 rzeczy. Po pierwsze, jak będziesz budował dom, to musisz mieć 2 razy tyle kasy, co myślałeś. A po drugie, to wszystko zależy od ekipy. A ekipa, bracie, to już nie zależy od nikogo. A właśnie, a propos. Panie Paszczywu! Panie Paszczywu! No panie Paszczywu, no gdzie pan jest? Panie Paszczywu, no. Panie Paszczywu. Co pan tam robił? Rolety panu zakładałem. Panie Paszczywu, co tu się dzieje na tej budowie? Dlaczego tu ciągle nic nie jest zrobione? Będzie pan zadowolony! Będzie pan zadowolony! Pan będzie zadowolony! Małżonka będzie zadowolona! Wszystkich zadowolę! To nie jest moja małżonka. Dobra. Nie ma się czego wstydzić. To mojej pan nie widział. A? To jest dopiero stwór z głębi oceanu. No. Tylko i z przodu takiej żarówy brakuje. Do szukania żarcia w mule. No. Ale już trochę powagi. Zmieńmy temat. Jest mi przykro poinformować pana, iż niestety wydarzyły się takie okoliczności, że niestety... No i co zrobisz? Zaraz, panie Paszczywu, co się stało? Co się stało? Wypadek? Co się miało stać? Farba się skończyła. Skończyła się farba, no i nie ma czym malować. Siedzimy z chłopakami na betonie, jak te gołe pędzle. No co ale... ja panu... Co ja to panu palcem pomaluję? Panie Paszczywu, jak się skończyła farba? A jak się kończy farba? A jak się kończy farba? Na początku jest dużo farby. No. Potem się używać jest mniej, potem jeszcze mniej, potem tak się do połowy zbliża, połowa jest, potem jeszcze mniej, potem tak widać dno, potem jeszcze... No i koniec! I się skończyła! Co to za filozofia? Co to za pytanie? Jak się skończyła farba? A jak się zaczęła? Takim pytaniem pan mnie intelektualnie obraża. Panie Paszczywu, ale tej farby, co tu było, to wystarczyłoby na pomalowanie 5 mieszkań. No i wystarczyło. No i wystarczyło. Tylko pana się akurat nie załapało. Nie. Ja panu powiem, jak się nie ma farta, to z budową nie ma co startować. Pan se to odpuści, da sobie z tym spokój i będzie pan zadowolony. Żona będzie zadowolona, no, panie Paszczywu, no jak to się dzieje? No przecież ja myślałem, że komunizm się skończył, tak? No że teraz robotnicy są trzeźwi, czyści, fachowi, no. A tu co? A tu ja. Niespodzianka ustrojowa. Przetrwałem. Jak szczur wojnę atomową! Aha. Będzie pan zadowolony! No będzie pan zadowolony! Tak, ja to będę zadowolony. Jak sobie teraz spojrzę w prawo budowlane, ja tam panu taką karę dopieprzę, pan się tam nogami zakryje. O! Aha, no! Nie strasz, nie strasz! Bo się wiesz! Yeah.
No i widzisz, aż tak 2 lata jestem zadawalany z tym kolegą. Tak, ale wiesz, co ci powiem, stary? Ja tak tu chodziłem, patrzyłem, oglądałem i muszę ci powiedzieć, że to jest całkiem spora chałupa. No, spora, spora. Ty, a ty tu będziesz mieszkał sam? Czy z kimś? Sam. Znaczy wiesz, sam no. Koleżanki będą wpadać czasami, nie? No, widzisz. A właśnie ci powiem, że wczoraj poznałem taką Jolę. No. Ty no, ale mówię ci, taką Jolę, że ja pierdol... Po prostu Jolę. Aha. No i teraz SMS-ika do niej komponuję. Co? Będzie miłość? No, po tym SMS-ie to na pewno. A jak? Dobra, wyślij. Nie! Stój! Poczekaj! Nie wysyłaj! Nie! Cholera! Poszło. Co się stało? Pomyliłem się. A to coś źle wysłałeś? Wysłałem. Tylko nie do niej. A do kogo? Nawet mi nie mów. Jezus Boże. To co pan mi zrobi dzisiaj wieczorem? Ale w ogóle. Ja pana za tę farbę strasznie przepraszam. Ale żeby od razu taką karę nakładać? Pomyłka. Nie. Ale się przepisy pozmieniały? Kajdankami pan mnie do kaloryfera przekuje? Ja się nie znam na hydraulice. Jakie kaloryfery? Ja w suchych tynkach siedzę tylko. Jakie kajdanki? Z niewolnika nie ma pracownika. No, coś pan tu... Zdążyłem przeczytać. W Holandii się buduj, świnio! A nie na tej piastowskiej ziemi mazowieckiej! Tu Chopin grał, a ty potem łazisz, świnio jedna! A ty się nie śmiej, jakbyś nie była kobietą, ci tak przypieprzył, że... Nie będzie pan zadowolony! Jajko panu zamuruje, będzie panu śmierć działo to jajko, że pan nie wytrzyma! Niech pan się p***e, zaraz! No stary, aleś się władował. No, niezły error. Ty, a co to? SMS-a dostałem. Tak? Od kogo? Od Paszczywoła. I co pisze? Czy byśmy może przed tym wszystkim nie poszli do kina? Yes, yes, yes.